Dobra pamięć. Pamiętam też, że tu już trochę byśmy zeszli z tematu wizualizacji samej, ale takie twoje słynne zdanie, że podzielność uwagi to jest mit, że bardziej u nas funkcjonuje coś takiego jak przerzutność uwagi. I stąd moje pytanie, czy na przykład teraz jest duży boom na podcasty. Czy jak ktoś chodzi na, nie wiem, biegi albo ktoś myje naczynia, jednocześnie mając na uszach słuchawki, albo inny przykład, wiele telewizji wykonuje wywiady w samochodach, czyli prowadzą samochód, a jednocześnie udzielają z kimś wywiadu. To jest dla mnie też fascynujące pod kątem raczej też negatywnym. Czy właśnie wtedy my wykonujemy coś na zasadzie podzielności uwagi, czy raczej przerzutności? W którą stronę ty polecasz, żebyśmy na to patrzyli? To znaczy, no tak jak rozpocząłeś samą myśl, my dysponujemy przerzutnością uwagi, czyli powiedzmy, czytamy gazetę i na przykład rozmawiamy z jakąś osobą w pokoju. Natomiast faktycznie na poziomie procesów poznawczych uwagi to polega na tym, że my tak szybko przerzucamy uwagę z jednego na drugi element, że nawet nie zauważamy braku kontaktu z tą czynnością, więc mamy takie wrażenie, że to się dzieje równocześnie i dlatego mówimy w tym przypadku, mówiliśmy o podzielności uwagi, natomiast teraz coraz więcej badaczy zwraca uwagę na to, że tak naprawdę to są te właśnie bardzo szybkie przeskoki. Natomiast bardzo trafne pytanie, dlatego że ja na przykład nie rozumiem fascynacji nieraz niektórymi zjawiskami, bo rzeczywiście większość ludzi uważa, że jeżeli byśmy mieli taką bardzo dobrą przerzutność uwagi, to jest bardzo dobrze. Tylko no ja podam przykład taki, nie wiem, on nie jest do końca śmieszny, natomiast on często jest prawdziwy. Jeżeli na przykład przebywamy z osobą bliską, powiedzmy, ona nawet nie zauważa, że my przerzucamy uwagę na inne przedmioty, to pytanie, czy to nie psuje nam trochę jakości tego kontaktu tak naprawdę. Wydaje mi się, że my się powinniśmy bardziej właśnie fascynować tym, że potrafimy się skupić na jednej rzeczy, odcinając dopływ innym rzeczom do naszego umysłu, i jesteśmy w stanie kontemplować tą rzeczywistość, cieszyć się tą chwilą i ją przeżywać. Więc wydaje mi się, że tu już jest jakby punkt wyjścia filozoficzny, filozoficznie negatywnie źle postawione i to jest prawdopodobnie znak naszych czasów. Natomiast bardzo dużo badań w tej chwili pokazuje jednak, że funkcjonuje przeciążenie poznawcze, że nadmiar bodźców nie jest bez wpływu na nasze funkcjonowanie i wydaje mi się, że coraz więcej będziemy mieli wsparcia w nauce, żeby jednak bardziej skupić się, żeby właśnie mniej było tej przerzutności uwagi i żeby podzielność nie była traktowana jako cecha pozytywna, bo teraz zobaczmy, co my szanujemy tak naprawdę przy podzielności uwagi. To, że my jesteśmy w stanie kontrolować bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo sytuacji, elementów równocześnie. Natomiast czy to jest wartość? No to jest odpowiedź dla filozofów. Dla mnie, w moim odczuciu, to nie jest coś pozytywnego, jeżeli my przeskakujemy tak naprawdę z jednego elementu na drugi, nie potrafiąc się na nim dłużej skupić. Zależy od sytuacji. Uważam, że jeśli chodzi o dzieci, jeśli ktoś, nie wiem, z was na przykład ma dzieci, czy ma w rodzinie dzieci, to nadmiar bodźców, przebodźcowanie będzie czynnikiem, który może mieć wpływ negatywny później w przyszłości i badania pokazują, że ma. Jeżeli będziemy osobą funkcjonującą w środowisku, które wymaga kontroli wielu bodźców równocześnie, czyli na przykład jesteśmy komandosem, załóżmy, i musimy umieć reagować przy bardzo różnych bodźcach, których nie jesteśmy w stanie często przewidzieć, no to trening będzie to obejmował i ja tego na pewno nie będę krytykował, że to jest coś złego, no bo to jest niezbędne. I trzecia grupa to są oczywiście seniorzy. I tu z kolei badania pokazują, że jeżeli my troszkę ten poziom naszych procesów poznawczych, pamięci, uwagi, spostrzegania staje się słabszy, to często się zdarza tak, że te emocje, które temu towarzyszą, one jeszcze, czy złożona sytuacja, która temu towarzyszy, jeszcze to potęguje, więc w tym kontekście znowu to będzie coś negatywnego, tak? Więc to wszystko zależy jakby od kontekstu. Natomiast wydaje mi się, że jakby ogólnie rzecz biorąc, no cały świat w tej chwili zmierza ku temu, żeby jednak był maksymalny rozwój i nieraz
to jest troszkę za dużo bodźców. Tak w moim odczuciu, ja tak to bardzo prosto i ogólnie chciałem powiedzieć. Dobra pamięć.